Cześć kochani, tu Candymona. Dziś zapraszam Was na filmik paznokciowy, w którym zobaczycie, jak wykonać takie właśnie paznokcie z różą 3D oraz efektem watercolors. I całe to zdobienie powstało przy użyciu produktów różnych marek, natomiast łączy te wszystkie produkty pochodzenie, ponieważ można je kupić w drogerii internetowej ekowieca.pl, więc jeżeli którykolwiek produkt Was zainteresuje, to linki znajdziecie w opisie pod moim filmikiem. Natomiast teraz myślę, że nie ma sensu przedłużać tego wstępu i dlatego przechodzimy do praktyki. Zaczynam od przygotowania skórek, więc najpierw nakładam na nie rzez zmiękczający, a następnie odsuwam przy pomocy drewnianego patyczka. Kolejnym krokiem jest zmatowienie płytki delikatną polerką oraz oczyszczenie jej przy pomocy cleanera. Sięgam teraz po bazę hybrydową marki Kinetix, jednak nie jest to taka zwykła baza, ponieważ ma ona w sobie biały pigment, dzięki czemu idealnie sprawdzi się na przykład pod jasne, pastelowe kolory oraz pod neony. Ma ona, jak widzicie, całkiem niezłe krycie, więc tak naprawdę można ją stosować również jako biały lakier hybrydowy, natomiast ja użyłam jej właśnie w roli bazy. I tutaj pierwszy kolor, który postanowiłam na nią nałożyć, jest to Unfollow Pink, czyli numerek 423. Jest to naprawdę piękny odcień różu, który od razu wpadł mi w oko i tutaj myślę, że jedna warstwa w 100% już wystarcza na tej białej bazie, więc nie będę dokładała kolejnej warstwy. Zdecydowałam się też na numerek 422, który jest bardzo, ale to bardzo jasnym, pastelowym różem i jest to kolor typowo chłodny, więc w niektórym świetle może się nawet wydawać, że ma on w sobie nutkę fioletu. Jeżeli chodzi o krycie, to gdybym planowała nosić ten kolor solo, na pewno nałożyłabym jeszcze jedną warstwę, natomiast ze względu na to, że będę tutaj wykonywała zdobienie, to myślę, że jedna warstwa również jest wystarczająca. Teraz sięgam po farbę żelową do zdobień marki Elysium z numerem 032, czyli w kolorze czarnym i zaczynam malować od środka paznokcia nieregularne kształty, tworząc coś w rodzaju róży. Tutaj nie trzeba naprawdę zbyt dużo wprawy, ponieważ róża nie ma regularnych płatków, więc naprawdę nie trzeba się przejmować i moim zdaniem nawet jeżeli będziemy robić takie mniej regularne kształty, to będzie wyglądało to lepiej i ta róża będzie przypominała bardziej różę niż jakiś taki graficzny kształt. Więc ja staram się po prostu malować tak jak mi przyjdzie do głowy. Po utwardzeniu farbki przemywam paznokcie cleanerem, aby pozbyć się warstwy dyspersyjnej. I teraz sięgam po produkt marki Blue Sky, który nazywa się Aqua Color Nail Pen. I tutaj mamy tak jakby dwa produkty w jednym opakowaniu, czyli coś w rodzaju takiego długopisu z końcówką w formie pędzelka oraz wkładu z kolorowym płynem. Ja posiadam dwa kolory tych pisaków, czyli numer 03, który jest żółty oraz 04 różowy. Najpierw zaczynam więc od żółtego i po prostu nanoszę gdzieniegdzie takie jakby plamki tego koloru. Możecie tutaj zobaczyć, że kiedy zaczynamy malować, ten odcień jest bardzo jaśniuteńki i wydaje się, że będzie niewidoczny, natomiast z czasem, kiedy ten pisak zaczyna nam wysychać, to robi się o wiele ciemniejszy, więc niech Wam się nie wydaje, że to będzie takie bardzo jaśniuteńkie zdobienie. Zresztą zaraz zobaczycie, ponieważ teraz sięgnę sobie po kolorek 04 różowy, który na początku też jest bardzo jaśniuteńki, natomiast podczas wysychania zmienia się on w naprawdę bardzo intensywny, powiedziałabym, że wręcz neonowy odcień różu. Myślę, że niektórym już teraz może się podobać to zdobienie, natomiast jeżeli chcemy uzyskać delikatniejszy efekt i chcemy, aby te kolory się ładnie przenikały, to możemy skorzystać z kolejnego specjalnego takiego przeźroczystego pisaka marki Blue Sky lub po prostu sięgnąć po cleaner i ja właśnie tak zrobiłam, nalałam sobie tutaj do pojemniczka troszkę cleanera i przy pomocy cienkiego pędzelka zaczęłam ten cleaner nanosić na te moje płatki róży. I tutaj jak widzicie, kiedy zaczynam tak jakby rozmywać, to im więcej cleanera nakładam, tym bardziej te kolory zaczynają się rozmywać i przenikać pomiędzy sobą. Teraz możecie jeszcze zobaczyć na zbliżeniu różnicę pomiędzy różą, która już została rozmyta przy pomocy cleanera, a taką, która została pomalowana bezpośrednio tymi kolorami, które znajdowały się w tych pędzelkach.
Na szybko rozmywam sobie cleanerem jeszcze tę drugą różę, no i możemy przejść do nakładania topu. Jeżeli chcecie, możecie pokryć różę topem na gładko, natomiast ja uznałam, że spróbuję zrobić coś w rodzaju zdobienia 3D, dlatego wykładam sobie odrobinę tego topu na szklaną podstawkę i przy pomocy cienkiego pędzelka zaczynam nanosić bezpośrednio na płatki, starając się robić to tak, aby największa ilość topu była w tej środkowej części płatka. Warto tutaj zwrócić uwagę też na to, że im rzadszy top, tym trudniej będzie osiągnąć efekt 3D, a ze względu na to, że ten top marki Kinetic jest dość rzadki, no to w przypadku wykonywania zdobień 3D musimy dość często to zdobienie utwardzać. Dlatego ja polecam malować dosłownie po kilka płatków, na przykład 3-4 i co chwilę wkładać do lampy, żeby ten top nam się nie rozmywał, ponieważ standardowo wszelkie topy hybrydowe mają taką właściwość, że będą się samopoziomowały. Tak właśnie powinno być i to jest prawidłowe, natomiast jeżeli właśnie chcemy tak jakby troszeczkę pokombinować i zrobić coś bardziej wypukłego, to też się da, tylko trzeba częściej utwardzać. Dla uzyskania bardziej wypukłego efektu możemy oczywiście nałożyć drugą warstwę topu, albo nawet trzecią, jeżeli będzie taka konieczność. Ja tutaj nałożyłam akurat dwie i uznałam, że podoba mi się taki efekt, jaki uzyskałam, więc pozostało mi tylko nałożyć top na pozostałe paznokcie. No i tak właśnie wygląda moje gotowe zdobienie. Mam nadzieję, że zdobienie przypadło Wam do gustu, natomiast na koniec chciałam Wam jeszcze pokazać wzorniczek z pozostałymi kolorami marki Kinetic z nowej serii Reconnect. Ja tutaj właśnie korzystałam z dwóch odcieni różowych, natomiast jak widzicie w sumie kolorów jest 8. Wszystkie są naprawdę bardzo ładne, takie pastelowe, typowo dziewczęce, wiosenne, więc zdecydowanie w moim guście. Możecie zobaczyć z bliska i sami ocenić, czy te kolorki Wam się podobają. Natomiast chciałam Wam jeszcze powiedzieć słówko na temat tych pisaków z Blue Sky Aquacolor, ponieważ moim zdaniem to jest naprawdę bardzo ciekawa opcja. Jestem ogólnie ciekawa, jakby się to sprawdzało z tym przeźroczystym pisakiem z marki Blue Sky, natomiast ja akurat go nie posiadam i jak widzicie spokojnie można to zastąpić cleanerem. Natomiast no ciekawa jestem, czy ten efekt byłby troszkę inny, może jeszcze mocniejszy, może w ogóle lepiej by było skorzystać z samego alkoholu zamiast takiego typowego cleanera, w którym jest również woda, bo wtedy prawdopodobnie jeszcze mocniej by ten efekt rozmycia był widoczny. Ja na pewno jeszcze będę próbowała, bo myślę, że jest to zdecydowanie ciekawy produkt, który dodatkowo nie jest wcale zbyt drogi, więc myślę, że warto się nim zainteresować, natomiast sami możecie ocenić, czy te zdobienia i czy tego typu pisaki Wam się podobają. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie. No i na dzisiaj to już będzie wszystko, tak więc do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, pa!